Zanim przejdę do części głównej, to tutaj jeszcze ważne rzeczy organizacyjne. Pierwsze info jest takie, że zapraszam Was oczywiście na stronę paniejacku.pl. Jeżeli potrzebujecie, chcecie przypomnieć sobie rzeczy, które przydają się Wam do zdania egzaminu teoretycznego, przydadzą Wam się do zdania egzaminu praktycznego, to tam na tej stronie znajdziecie naprawdę dużo cennych informacji. Także mówię, zapraszam na stronę paniejacku.pl. A drugie info jest takie, że ten film będzie bardzo szczegółowym filmem o parkowaniu. On zajmie prawdopodobnie kilkanaście minut, natomiast polecam oglądać ten film w całości, dlatego że chodzi mi o to, żebyście byli w stanie po oglądnięciu tego filmu znaleźć sobie błąd, który robicie, żebyście sami potrafili ten błąd skorygować, żebyście potrafili zaparkować w każde miejsce parkingowe, czy ono będzie duże, czy ono będzie małe, dużym, małym samochodem, no i żeby po prostu nie popełnić jakiegoś niepotrzebnego błędu na egzaminie, żeby ten egzamin zdać. Bo po prostu nie wiem, czy Wasz instruktor wytłumaczy Wam wszystko. Z tymi instruktorami bywa różnie. Mam nadzieję, że traficie na dobrego instruktora. Ale mówię, no może być różnie, więc polecam oglądać ten film w całości, bo powiem Wam o najczęściej występujących błędach, o tym, na co uważać na egzaminie. Więc jeżeli naprawdę oglądacie ten film cały, to na egzaminie nie powinniście mieć większych problemów, jeżeli chodzi o parkowanie. Natomiast przechodząc już do parkowania prostopadłego tyłem, to mamy tak. Oczywiście możemy parkować po stronie prawej albo po stronie lewej. Natomiast ja może Wam pokażę akurat w tym momencie parkowanie po stronie lewej. Dlatego, że jest to może troszkę ciężej zrobić ze względu na fakt, że musicie zjechać na przeciwny pas jezdy. I teraz wolno Wam to oczywiście zrobić. Jeżeli nie wstrzymujecie ruchu, nie zagrażacie bezpieczeństwu ruchu, czyli jeżeli ktoś by jechał z tego kierunku tutaj, no to go musicie przepuścić, tak? Jeżeli macie duży ruch, to też Wam na lewą część zjechać nie wolno. No ale załóżmy, że jesteście na parkingu, na którym nie ma nikogo, nikt z naprzeciwka nie jedzie, no to oczywiście możecie zjechać do lewej strony. I teraz to, co ja polecam zrobić, to polecam zjeżdżać dalekim łukiem na pewno, a nie ścinać, żeby nie jechać takim kwadratem, bo no tutaj jesteście w stanie dużo dokładniej zjechać, jeżeli pojedziecie sobie większym łukiem. No i teraz tak, czyli jedziemy sobie większym łukiem i podjeżdżamy do tego samochodu, za którym, czyli tu mamy miejsce, podjeżdżamy za miejsce parkingowe. Ta odległość, którą mamy tutaj od samochodu, plus minus koło metra, półtorej metra, żeby nie za daleko i nie za blisko, ale dokapniecie się tak naprawdę, czy to jest za daleko, czy za blisko, to się będziecie, zorientujecie się po prostu, jak poparkujecie parę razy. To jest tak samo jak przy każdym innym parkowaniu, pomylicie się parę razy, to dojdziecie do wprawy. Plus, minus, koło metra, półtorej, będzie jak najbardziej ok. I teraz pierwsza metoda, pierwsze ustawienie, czyli mamy to metr, półtorej, jest takie, że podjeżdżacie na prostych kołach, do momentu, aż w lusterku zobaczycie ten róg swojego samochodu, za którym będziecie parkować. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście na kursie, to że uczą Was instruktorzy cofać na lusterka na łuku, dlatego że jeżeli Was uczą na lusterka, czyli wzdłuż linii, jazdy wzdłuż linii, no to to Wam się przydaje, ta obserwacja toru jazdy przez lusterka przydaje Wam się na przykład przy parkowaniu tyłem. Jeżeli Was uczą na pachołki, no to sobie oglądnijcie film o łuku na kanale, to zobaczycie, o co z tym chodzi. Natomiast tak, jakby nie było, podjeżdżacie sobie do przodu, tutaj macie półtorej metra, metr powiedzmy, w lusterku widzicie ten róg samochodu. No jeżeli go widzicie, macie tą odległość, która jest tutaj zrobiona, tak, czyli tą odległość pomiędzy tymi dwoma samochodami. No i teraz, czy odkręcać kierownicę na maksa? No ja polecam chyba przyjąć jednak zasadę odkręcić kierownicę na maksa. Później to będziecie sobie tam w stanie wycyrklować, czyli sami będziecie wiedzieli, czy odkręcić na maksa, czy nie, ale na początku odkręćcie kierownicę na maksa, w tym momencie w lewo. No i obserwując lusterka, tylko obserwujcie oba. Głównie się skoncentrujcie na wewnętrznym, ale też kontrolujcie, co się dzieje z tyłu, z prawej strony. I to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, parkowania róbcie bardzo wolno. Nawet zatrzymując się kilka czy kilkanaście razy po to, żeby mieć czas obserwacji tego, co się dzieje, żeby w coś nie uderzyć. Bardzo wolno, bardzo spokojnie. Jak powtórzycie to parkowanie paręnaście razy, to zaczniecie robić szybciej. Natomiast na początku totalnie, naprawdę bardzo wolniutko sobie jedziecie do tyłu. No i tak, patrzycie sobie w lusterka, zaczynacie jechać. Aha, w sumie tu jeszcze jedna dygresja, bo część instruktorów mówi, żebyście się odwracali do tyłu głową. Ja powiem Wam szczerze, że 90% czasu, jak uczę parkować, to każę patrzeć na lusterka. Można się odwrócić, ale tylko orientacyjnie. Dlaczego? Bo jeżeli macie dobrze ustawione lusterko,
to widzicie kawałek swojego samochodu i ten róg. I teraz, jeżeli widzicie kawałek swojego samochodu i róg, to jesteście w stanie ocenić, jaką macie dokładnie odległość od samochodu. Natomiast jeżeli się odwrócicie, no to mniej więcej to widzicie. Więc lusterka, jeżeli chodzi o cofanie, są dużo bardziej dokładne w ocenianiu tych przeszkód, które macie obok. Więc ja polecam naprawdę głównie skoncentrować się na lusterka. Można odwrócić głowę, żeby to jeszcze dodatkowo skontrolować, ale głównie lusterka. No i tak, jedziemy. I teraz są dwie opcje. Albo będziemy wjeżdżali dobrze, czyli będziemy widzieli w lusterku lewym, że tego samochodu nie zahaczamy. W prawym lusterku będziemy widzieli, że tego samochodu nie zahaczamy. Spokojnie wjedziemy. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że będziemy jechali zbyt mocno na ten samochód tutaj. Ale ponieważ mamy tą odległość, tak, no to w tym momencie możemy na tej odległości sobie odkręcać kierownicę prawo-lewo i próbować trafić w ten sposób. Więc, jeżeli jechaliśmy dobrze, to jest ok, zostawiamy. Jeżeli jedziemy za bardzo na ten samochód, to odkręcamy kierownicę w drugą stronę, tak, i sobie takim zygzakiem staramy się trafić tu. No i trzecia opcja jeszcze jest, mianowicie wbicie się na samochód, który, w szczególności jeżeli mamy małe miejsca, czyli tutaj będzie blisko samochód, zbyt późne odkręcenie i wbicie się na ten samochód, czyli jakieś ustawienie tak. Ale to jest dużo bardziej komfortowa sytuacja, dlatego że w tym momencie odkręcamy kierownicę, no w tym momencie na prawo, podjeżdżamy do przodu, w lusterkach obserwujemy sobie to, co się dzieje za nami i wjeżdżamy powolutku na prostych kołach, czy skręcając lekko prawo-lewo, w zależności, w którą stronę potrzebujemy, obserwując w lusterkach odległość od tych samochodów. Więc pierwsza rzecz to jest ustawienie, później odkręcamy kierownicę na maksa, w zależności tam, w którą stronę potrzebujemy, no i powolutku wycofujemy, obserwując w lusterka, co się dzieje. Jak widzimy, że jest dobrze, to jedziemy, jak widzimy, że coś tam nam nie pasuje, to się zatrzymujemy, obczajamy i korygujemy. Teraz, co tutaj może nam pomóc? Bardzo może nam pomóc to pierwsze ustawienie tutaj. I teraz możemy to rozegrać tak, że możemy się ustawić w ten sposób, ale ja polecam to robić tak naprawdę, tylko nie blokujcie ruchu, czy uważajcie po prostu, czy samochody tam, czy na przykład stąd nie jedzie samochód, czy stąd. Jeżeli by jechały, to przepuśćcie. Natomiast ustawienie się tak, że jak mijacie, zaczynacie dojeżdżać do miejsca, zaczynacie to miejsce mijać, i dojeżdżać do tego samochodu, to sobie zacznijcie lekko odkręcać kierownicę w tą stronę, żeby się ustawić tak. Dlatego, że wtedy sobie zmniejszacie kąt, jest łatwiej wam wjechać. I teraz, czy robicie to delikatnie, to ustawienie przekrzywicie, czy bardzo, no to jest kwestia wprawy tak naprawdę i obczajenia, przećwiczenia tego parę razy. Ale generalnie to pomaga, dlatego że kąt jest mniejszy i nie musicie tak daleko wyjeżdżać do przodu. Jeżeli się ustawicie tak, to będziecie musieli gdzieś być tutaj na przykład, a jeżeli się ustawicie w skos, to wystarczy, że będziecie w tym miejscu, więc dużo bliżej musicie podjechać, bo kąt macie mniejszy i dużo szybciej w lusterku widzicie ten róg. Więc znowu, zasada jest taka, że podjeżdżacie, odkręcacie kierownicę, widzicie ten róg w samochodu wewnętrzny, no to zasada jest ta sama. Zaczynacie cofać, patrzycie, czy jedziecie na ten samochód, czy nie jedziecie na ten samochód. Jeżeli jest dobrze, to wjeżdżacie. Jeżeli jest źle, to próbujecie to skontrolować. Jeżeli, nie wiem, ustawicie się za blisko tego samochodu, jedynki albo dwójki, no to w tym momencie po prostu znowu jedziemy do przodu, powolutku cofamy i zatrzymujemy się w miejscu. Także mówię, no nie jest to skomplikowane parkowanie, moim zdaniem jest dużo łatwiejsze niż parkowanie prostopadłe przodem. Róbcie to parkowanie bardzo wolno, obserwujcie sytuację w lusterku, zatrzymujcie się parę razy po drodze, jeżeli chcecie, a metoda korekty w zasadzie jest bardzo podobna zawsze, czyli albo robimy to tak, że korygujemy, czyli jeżeli byśmy jechali za bardzo na ten samochód, to korygujemy sobie to operując kierownicą, a jeżeli jedziemy na ten samochód, i to jest najczęstsza sytuacja, ja proponuję, znaczy dużo proponuję, nie proponuję, ale dużo łatwiejszą opcją jest wjechanie za daleko, czyli zrobienie tego tak, podjechanie do przodu i wycofanie. Jest to dużo, dużo łatwiejsza korekta. I tutaj jeszcze na koniec jedna bardzo ważna rzecz. Znowu, jak zawsze podkreślę, część instruktorów i część magików w internecie mówi wam, że są jakieś punkty. Czyli, że jak tam powiedzmy dojedziesz sobie tutaj do tego punktu, że środek będzie tutaj, to odkręć kierownicę, bla, 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 bla. Natomiast te punkty sprawdzają się przy samochodach egzaminacyjnych faktycznie może tak, ale jeżeli chcecie się nauczyć parkować każdym samochodem, mniejszym, większym, busem, vanem i tak dalej, to polecam jednak patrzeć po lusterkach i oceniać sytuację, nie szukać magicznych punktów, tylko nauczyć się praktycznie cofać, patrząc w lusterka. Mówię, jest to dużo bardziej praktyczne, jeżeli chodzi o jeżdżenie każdego typu samochodem. Wymaga trochę więcej
powiedzmy to wprawy, ale naprawdę nie aż tak dużo, żeby szukać punktów, nie ma takiej konieczności. I tutaj w sumie jeszcze ostatnia rzecz, którą sobie przypomniałem, mianowicie wyjazd z miejsca parkingowego. To słuchajcie, pamiętajcie, że wyjeżdżacie na prostych kołach, po czym po wyjeżdżaniu na prostych kołach patrzcie tylko, czy przy skręcaniu zahaczycie albo tego tego samochodu. Trzeba wyjechać kawałek na prostych kołach i dopiero odkręcić w prawo, albo w lewo, albo w prawo, to w zależności jak potrzebujecie. Więc z miejsca na prostych kołach, po czym po chwili dopiero odkręcacie. Pamiętajcie o kierunkowskazach, bo to też jest istotne. No i powodzenia życzę na pewno przy parkowaniu. Jeżeli mielibyście pytania, to piszcie w komentarzach. Zapraszam jeszcze raz na stronę paniejacku.pl. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się mocno. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Siema.